close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. To pobiegnij więcej do mnie. No, biegnę najpierw do Klena. W ogóle mam życie na czerwono, ledwo mogę biec, nie? Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie puknie. I to w jakimkolwiek znaczeniu tego słowa. Dalszy ciąg przygód na serwerze Hideout Winter. Jak zwykle ten materiał zaczyna się w momencie, w którym skończył się poprzedni. Znalazłem fajny, kupiłem u tradera fajny i myślę, że będę kupował cały zestaw taki na przyszłość. Bo ona jest praktycznie całkowicie biała, nie? Właśnie chciałbym mieć taki cały kamuflaż, że całkowicie biały. Ma tylko minimalne takie czarne jakby piksele. Szary właśnie. Zaraz będę, bo ciągle jestem... Mam teraz zielone życie. Ciągle mi postać gada, że ją boli. Udajemy się obecnie do bazy mojego kolegi, której jeszcze nie widziałem. Podobno zbudował jakąś twierdzę krzyżowiec. Jakiegoś potężnego strongholda. Zobaczymy, co mu rzeczywiście z tego wyszło. I jak długo jego niesamowita budowla przetrwa na tym serwerze, bo miejsce no, jest specyficzne pomiędzy dwoma traderami, bardzo blisko do tego z traderem. O, co to jest? Co to za... To ty za dużo w twierdzę krzyżowiec grałeś. Zrobiłeś fortecę po prostu. Zajebista ty. Ale się naudowałeś, dwupiętrówki. Ja, o kurde, ja tutaj będę miał coś dla siebie, więc nie musisz mi nic dawać. Ho, ho! Zobaczysz co. To dać. Patrz co jest. A, poszedłeś. A, patrz. Widziałeś to? Widziałeś to? Widziałeś kiedyś taką szafę? Ile broni może wejść, ile wszystkiego? O kurwa. Chwilę. Tak. Hi, hello? Kier. Dąży ze mnie. Okej. Okej, okej. Good, good, quite nice. Okej, okay, so bye. Bye. Have a nice day, bye. O kurde. Ty to zawsze musisz do ludzi strzelać. Ciekawe, czy się nie przyczaił na nas. Czy nie przyczaił. Ty zawsze najpierw strzelasz, później pytasz. No tak. Jak ty się zapatrujesz na to, co ci przyniosłem? O kurde, zajebiste to jest, no zrobiłeś twierdzę, jeszcze na górze można kampić. Zajebiście. Super, super sprawa. Widzę ty, 15%. Nie, no to nie strzelaj. Kurwa, no to nie strzelaj, bo jak oni się uwezmą na naszą bazę, to jej nie ma, nie? Mamy sąsiadów, bardzo niedaleko, jakieś 500 metrów, 400. Klan większy od nas, również z większą bazą. 15 osób, ładnie. To było game. Na innym serwerze, co prawda. No nie widzę tutaj, żeby można było przyczepić coś. No ale w każdym razie fajnie wygląda. I wejdzie 3 razy 8 ganów. Matematykę zostawiam tobie. Dobra. O. Kolega widział przed chwilą 15 osób z tak zwanego klanu FK. Starzy znajomi. A to tutaj jeszcze można wejść. No tutaj masz wszystko skitrane. Ja myślałem, że ty nic nie masz. Już chciałem ten. A ty tu masz skitrane. Takie cwane kwiatki. Aha, aha. Tutaj widziałem, jak strzelałeś do gościa kiedyś. Znaczy na tym filmiku. Jasna dupa, bez komentarza. To w sumie tych 15 mógłbyś wyjechać z całego magazynka. Patrz jakiego ja mam, na 308 win. No ten też jest na 308. Ja pierniczę, zajebiście. No zajebiście. To jest TKM używany w 1930. 1930, no. Taki do góry ładowany. No. To co masz? No to dobra, Heckler und Koch. Wezmę sobie kasę tą, co jeszcze miałem. Może kupię sobie magazynek do tego, o ile będzie w ogóle w tym. Mam 2,5 tysiąca tylko, ale emeczka już w bazie jest, czeka na mnie, jak coś mi się stanie. No bo wykopałem. Mogą tutaj podejrzeć pod tym, ale nie widzą mojej... znaczy nie widzą tego sejfu. To jest dobre. Stąd też nie widać aż tak, żeby
Nie widać, że to jest safe chyba. Ono minimalnie. Prawne oko tylko. No dobra, do altara. Ja mam żółte życie cały czas jeszcze. Więc ty bierzesz pierwsze dwa strzały, czy stał się win na klatę? Ja mogę później brać. Widać pole. Tutaj uważam. Te typy to mówisz kto, FK? Nie, jakiś goście. Ale se zbudowali blisko altara. Ale dobrze, może ich będą prędzej rajdować, bo mają ładniejszą bazę. Tej bazy będą. No. Za chwilę będziemy rozmawiać o bazie naszych sąsiadów, którzy tak ją zbudowali, że mogą celować i strzelać do ludzi idących do tradera. Ale mają fajną tą bazę, bo właściwie z góry mogą strzelać nawet do nas. No teraz, tak. Nie mogą, bo jesteśmy za blisko. No teraz tak, ale jeszcze sobie pewnie policzyli, gdzie jest jakiś znacznik, no bo 600 metrów od kupca nie można strzelać. Wiesz, sobie znacznik terenowy jakiś tutaj obmyślili i tak to i mogą walić. Dosyć przynoszące profit zajęcie. No ty, ale fajczysz się cały. Aha, to. Uważasz, żeś sobie nie uszkodził czegoś. No. Mój kolega, mój współgracz, również członek tego samego klanu w tej grze, czyli można powiedzieć współklan, no lubi się pobawić, dlatego latał dla śmiechu, hu-hi-hu z czymś takim. Szybkie ogrzanie nóg. Koni w mięso. Patrz, co tam chodziłem. Uuu, pięknie, dobre to było. Jak widzicie, wizyty u tradera nie są tylko po to, żeby tradować, tylko też po to, żeby trochę odpocząć od tego stresu poza traderem, gdzie, no, gdzie już można w łatwy sposób zginąć. Gdzie będziemy? No jak myślisz? Do naszej starej, ukochanej mogiłki? Za? A nawet przeciw. Dobry pomysł, nie? Bo nie ma jej na mapie, też dzięki temu nie ma jakichś tam za dużo ludzi. Też z drugiej strony właśnie, nie wiem. Ale idziemy. Do mogilewki zatem. Safe zone'u. Już możesz wstrzykiwać. Wstrzyknięcie morfiny. Oła! Fajnie wyglądasz w tym kamuflażu. To jest ranem na plecaku. Podlizywanie się i komplementy. Jak zaraz nie dojdziemy, to chyba odmrożę sobie stopy. A, ty tam na swoje wzgórze widzę. No właśnie. Ja kieruję się na bazę, wchodzę do bazy zaraz. Na zdrowie, bardzo profesjonalnie. Tak? Kolega wspomniał, że ktoś pod nim leży, ale jak się okazało, prawdopodobnie martwe ciało. Może tak. Od tego lutowania już kręci mi się w głowie. Czemu? Ktoś tutaj przygotował ognisko. Noho. Całkowicie. Aha. Ale ognisko w bazie? Ktoś przygotował w bazie wojskowej ognisko, ale nigdy go nie odpalił. Już za kilka sekund moja najbardziej wstydliwa akcja. Zostawię to bez komentarza, nie widziałem twojego znacznika. Dobrze, że w niebo, w ostatniej chwili się połapałem, że to ty, nie? Znacznik twój, oj.
Ale nie, nie, spokojnie. Ja mam takiego cela, że... Ja pierdolę, ale się wystraszyłem własnego strzału, ale to głośno poszło. Jak widać, nasz główny bohater jest trochę strachliwy. Oraz ma skrzywienie polegające na przybliżaniu i oddalaniu cerownika. Uhu, jaki piękną kampę znalazłem. Na wszystkich bambików, co od tej strony wyszli. Ktoś słyszy, ktoś biegnie koło mnie. To ty, dobra. Nie ma o czym. Tą drugą wpadkę już chyba wytnę. W jednym z wcześniejszych odcinków w Mogilewce działo się sporo. No teraz niestety nikt się nie zjawił. Napisałeś co? Ja pierniczę. Kolega napisał na ogólnym czacie, że zaprasza do Mogilewki. No ale może i dobrze, no bo się cały serwer nie zleci. Nie? Może ktoś tam wpadnie. Nie przyszedł nikt. Najbardziej się boję tego wzgórza właśnie, gdzie tam kiedyś ogień zaporowy kładłem na nie. Już patrzę. Na południe. A Dubowo, tak, tak, tak. No nas z tych bloków byśmy pokampili. Ja mam Blaze'a. Dobry pomysł, no lecimy. Bardzo dobry pomysł. I nagle jeb teraz. Jakiś FK. No, tutaj wspomnienia mi się włączają. A więc idziemy do Dubowo. I już jesteśmy. W Dubowo, tu gdzie jesteśmy, jest masa bloków. W każdym z tych bloków dużo mieszkań, do których da się wejść. Dobre miejsce na bazę. No tak, tak. No to chodź do Czerno od razu. Ale z racji tego, że nikogo nie ma, idziemy do Czernogorska. No, do Czerno, do policji załóżmy teraz. A jak tam nikogo nie będzie, no to do... na balotę, nie? Nie ma co się bać. Zajmiemy policję w Czernogórsku, jak się uda na balotę. Sobie nastawię na balotę. Airstrip balota. W Czernogórsku na policji nikogo nie było. Żadnego policjanta, żadnego bandyty, więc wybieramy się na balotę. Mieliśmy dużą nadzieję, że tam kogoś spotkamy. Tutaj też kiedyś, pamiętasz, był airdrop, nie? No na balocie już, kurde, no niemożliwe, żebyśmy nikogo nie spotkali na balocie, nie? Jak nie, to przelutujemy, no. Ale wątpię, myślę, że tam nie będzie na 100 pro. Na balocie, na tym serwerze jest dużo więcej namiotów, dużo więcej ciekawych rzeczy. Powiedziałbym, że dwukrotnie więcej. To ty? Nie. Kurde, znowu znacznik mi zniknął, bo za blisko byłeś, nie? Kolejny popis czujności sytuacyjnej. Lotnisko na balocie jest o tyle niebezpieczne dla ludzi szukających przygód, że jest to duża, otwarta przestrzeń i z tych lasów, które widzimy po bokach, no ktoś, kto tam się ustawi z dobrą bronią na daleko, ten wygra. Nic tam nie było ciekawego? Te bloki, tak patrzę na te bloki z daleka. Dziwne, że tam nikt bazy nie zrobił, fajna kampa na balotę. Tak jak mówi mój przedmówca, również na tych blokach można po zbudowaniu bazy mieć świetny punkt obserwacyjny na całe lotnisko, a to jest dosyć uczęszczane miejsce. Tam są namioty? Czy mi się wydaje? Tak, masa namiotów tam jest, tego nie było normalnie. Idę tam, w cholerę namiotów. Ha, co oni tu porobili? Boże, całą bazę wojskową. No to tu może być grubo. O Boże, ile namiotów. Ha. Teraz wchodzimy na most prowadzący do Prison Island, wyspy więziennej. Niebezpieczne miejsce, z którego jest tylko jedno wyjście, no właściwie przez ten most. Można również płynąć, ale w takich warunkach, w dodatku właśnie zimowych, to skutkowałoby śmiercią. Coś tam znalazłeś ciekawego? Mam trzy te na broń, szafki. Tam nie ma miejsca na tyle. No. Trzy szafki na broń to drogocenna zdobycz. Jeśli nie umieścimy ich w bazie, to można je sprzedać później.
chodzą w dobrych cenach. Dobrze się bawisz? Tak, tak. Spróbuj wyjść z więzienia teraz. No spróbuj. Nie mam miny żadnej, nie bój się. Chłopaków zaczęło trochę z nudy ponosić. No, a ty nie masz lockpicka? No, czyli nie wyjdziesz stąd. I tu jest jedno wejście, no to fajnie na PvP się ubezpieczyliśmy. No. Takie przywitanie. Tak, tak. Dobra, bo już nie mam naboi. Zostanę bez naboi. No, no, no. To jakaś regularna bitwa. Raczej regularna głupota. O, otworzyłem drzwi. Strzałami. Aha, to czekaj, to tu się da przejść górą, tak? Tak to działa. O, tu są gany jakieś. Może ktoś się spuścił na strzał. Wbrew pozorom można wyciągnąć z tego zdarzenia mądrą lekcję. Mianowicie taką, że lockpick, czyli wytrych, jest bardzo przydatnym narzędziem w PvP, w konfrontacji z innymi graczami, ponieważ możemy zablokować wejście od naszego budynku. Co to się dzieje? Później okazało to, co teraz słyszymy, to to jest jakiś gość, jakiś gracz, który naprawdę gra sobie na gitarze. Stroił gitarę, zagrał, poszedł. Like the full build from scratch will go through it properly then, but the, make sure you're on the wall as well, so wall. You can even do it how I've just done the drag and drop, but you put it in your hands and if you look at the, to get the hammer out. O, widzę błąd w edycji. Uczyłem się, jak budować nowym systemem bazę, ale którą i tak później zbudowałem starym systemem. Okej, słyszałem strzały. Idziemy tam. Jednak tam nie poszedłem. Skupiłem się na zbudowaniu przyczółku. Najlepiej, żeby był mało widoczny. Dlatego stawiam ścianę w środku tego małego budyneczku, żeby po zamknięciu drzwi baza była właściwie niewidoczna. Będę musiał podejść do tradera po niektóre materiały. U tradera spotkałem gościa bydgaci, z którym zrobiłem deal. Uprzedzę, fakty niezbyt dobry. Sorry, you have a gun on the ground here. What, wait? This is your gun? You can here? Take it if you want. Oh my god! Okay, this is Christmas. Can you give me a helmet? Okay. Czyli nie za darmo. Thank you, mate. Thank you. What gun is this on behind you? Is it M4? Yes, yes, M4. You wanna trade, man? Come on. Because I can sell this at BM, yes? Yeah. But I will... It's a much worse. Yes, I will probably die, but maybe not. So, okay, I will trade. Thank you. Okay. Ciekawe, mam dwa CKM-y. Tylko problem jest taki, że żeby je sprzedać, muszę iść do BM-a, a to jest niebezpieczna droga. Tam, no, zazwyczaj to jest wyrok śmierci. Ale rzeczy niemożliwe, o cuda się zdarzają. Okej, okay. Jestem przy twojej bazie.
i została zrejdowana. W taki sposób, że no masz młotek. A jak zrejdowali? Coś wyburzyli czy zbudowali ścianę obok? Tak, zburzyli ścianę z tyłu i wspięli się na chatkę. Nie wiedziałem. No była i zostawili... Była taka głupia lokacja na bazę. Ale zostawili ci ten, jeden karabin maszynowy. Kaca. Chyba pod... Ale nie, właśnie skrzynek żadnych nie zarąbali. Zostawili ci jednego kaca. Chyba po to, żebyś miał kaca po tym, jak cię zrejdowali. To jest tragiczna lokacja na bazę, nie? No i zostawili ci jeszcze sledgehammer. Burzyli ci do skrzynki. Narzędzie zbrodni. No to fajnie. No dobra, śmiech chichy, a ja idę teraz do mojej. Mojej, właśnie, do no. Twojej. No. Ja na szczęście nie mam, że to płaci, bo ja mam nie. O kurwa, potem kończy, ja. Gdzie ty, Kasper, jesteś? W domu. A, już nigdzie, bo Daisy się wyłączył. No nie. Serio? No. Ale jak, że się coś, serwer wyjebał? Wyłączyło się tylko i tyle. Ale mi też się tam wyłączyło. Może ty zacząłeś wchodzić za duże obciążenie. Wiesz, ja mi się wyłączyło, jak zacząłem wchodzić w obcy. Moja baza stoi, niezrejdowana. No to będzie naszą. A tam jest baza, nie buduję. Będę zakopywał hajs. No też to tak. To tam możemy w twojej bazie teraz. No, jak na razie. Ja ją sprawdzę, bo jeśli też jest wiadomo. Znaczy nie, ona jest chujowa, ale jest inteligentnie zbudowana, tak że jej nie widać, że tam w ogóle jest. Więc spoko. Ona bazuje na niewidoczności. Czyli będziemy musieli bazować na podstawowej bazie, która bazuje na niewidoczności. Ja mam jeden proszek taki. Tam bodajże jak ma się 5, to tam można coś łączyć i zrobić ładunek jakiś. Ale jeszcze ten, charcoal. Charcoal, tak. Może to nasi sąsiedzi nas zrejdowali, bo wiesz, Kacper, ci co mają tam bazę na górze. Wiem. A jeszcze mam druma w ogóle do... Kurde, baterii nie mam. Rzeczywiście, prawdopodobnie to właśnie byli nasi sąsiedzi. Przybiegnę Kacper znowu do tej bazy. To może jednak wezmę teraz jakieś rzeczy od tego typa, kiedy jeszcze leży. Przyjmujemy. Młotek kosztuje 7 gr. No. Gwoździe. A kurwa, to bym zajebał wchodzi. A widziałem tam tak jakby ktoś przez sadowę przebiegał. Poleciałem teraz na szybkości wziąć wszystkie przydatne rzeczy z bazy kolegi i przenieść je do bazy mojej. Fajne tu kurie. Zabijajcie tam. No. Przeniosłem wszystko tam, co ci zostawili do mojej bazy. Jakimś cudem weszło. Znaczy dużo nie zostawili. O, no to widzisz. Ale to kurde, to będziemy... A tej skrzynki takiej wojskowej nie wzięli? Nie wzięli właśnie jej, nie. To musiał być jakiś, nie wiem, może ci nasi sąsiedzi niczego nie potrzebowali, ale chcieli się pozbyć konkurencji, któż to wie. No. W przyszłości, niedalekiej, nasi sąsiedzi jeszcze nieraz wejdą nam w drogę, ale raz ja im również wejdę w drogę. Jak widzicie, znaczek NB widnieje nad jedną z szafek na broń. Nachodziłem się troszeczkę po traderach, ale udało się. W Daisy sporo czasu zajmuje właśnie na przykład takie układanie albo upieranie jakiegoś sprzętu, a później wychodzisz i giniesz, załóżmy w pierwszą minutę od wyjścia, czy to z bazy, czy to od tradera. To idziemy do bazy. Nie widzę zaznaczenia, więc uważaj, bo to może ci się coś nie załadowało. Ta szopa taka mała. Ja jestem w tej szopie. No ale nie stoję przy namiocie, tylko siedzę w szopie. Różnica chyba. Szopa, namiot.
Czuję się uprzywilejowany, że mogę słuchać niektórych ich dialogów, szczególnie kiedy działają w kooperacji, bo są one często komiczne. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu. O kurwa. Przepraszam za występujące sporadycznie wulgaryzmy, ale ten akurat był na miejscu. Zobaczyłem właśnie kilkunastu graczy. Się okazuje, że tych kilkunastu graczy było z klanu FK, największego klanu na serwerze, który później podąży za nami również na kolejny serwer, na którym będziemy grać. Ale to na spokojnie. Podpisałem kolegom szafki K jak Kacper, M jak Maciek. Na lewo K, na prawo M. Ja mam 10 tysięcy. O, pięknie. Ja tyle nie mam. Słyszy na lipa. Słyszy. A naboje 308. Kurwa, ten duży plecak. Zrób tak. Skoro mamy, to zrób tak. Tak, tak. Największy. Możliwe. Będzie tam cały osobny, tylko rugzaki będą w tej kategorii. Clothing. O kurwa, ciekawe. Nie wiem. 10 tysięcy. Szkoda, hajs. Macie ci hajs, będzie 10 tysięcy, 10 milionów. Znaczy nie, za 8 tysięcy masz M-kę z magazynek 100 i ze scope'em. Pierki kupuję, jesteś za 20 tysięcy, tutaj do 4. No. Bardzo dziękuję Państwu za oglądanie. Zaszczytem było móc poprowadzić narrację tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnym, w którym to postaram się o trochę lepszą jakość wideo, jak i no, będzie na pewno więcej akcji. To nie zawsze jest zależne ode mnie, niestety.